Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Diabeł i zapraszam do oglądania kolejnego odcinku z, można powiedzieć, symulatora oddychania, hehe, czyli Manual Samuel. Moi drodzy, jeśli nie oglądaliście ostatniego odcinka z manualnego Sama, to już wam tłumaczę, na czym ta gra polega. Tudzież, zostaliśmy wrzuceni do piekła, ponieważ zostaliśmy potrąceni przez ciężarówkę. Jesteśmy bardzo bogatymi ludźmi, którzy zawarli taką umowę ze śmiercią. Jeżeli przetrwamy 24 godziny na ziemi, to on nam wtedy zwróci normalne życie. Tylko jest jeden mały tutaj szkopuł. Nie możemy robić nic, wiecie, tak automatycznie. Wszystko musimy robić manualnie, co oznacza, że musimy oddychać, mrugać, chodzić lewą, prawą stopą, musimy pamiętać o trzymaniu cały czas pionu, jeśli chodzi o kręgosłup, musimy mrugać, no crazy shit, nawet jedzenie robi się inaczej. Jeśli nie oglądaliście pierwszego odcinka, zapraszam was do opisu, macie tam link do poprzedniego odcinka. I cóż, zaczynamy kolejny odcineczek z Manual Samuela. Jeśli wam się ta gra spodoba, pamiętajcie o zostawieniu taktycznej łapy w górę i subskrypcji na kanale, jeśli mnie nie subskrybujecie jeszcze. Zaczynamy. Ostatnio siedzieliśmy tutaj, żeby zjeść obiad. Nasza mama napisała nam notkę, żeby pamiętać o tym, że musimy nie możemy oddychać, kiedy jemy, więc to była bardzo przydatna notka, bo byśmy się zabawili. Coś tu możemy zrobić. Co to jest? Oddychaj, Samuel, oddychaj, bo umrzesz. Sam decides to try his luck on some coffee drinking. Oh. Sam's coffee is so hot, he blows on it before taking a sip. Sam passes out from the lack of oxygen. It's going to be a long day. Zemdlałem, bo brakło mi tego tlenu. XD! Wywaliłem się. Aha! Sam hurls coffee into his eyes for reasons unknown. Wlałem sobie kawę właśnie na oczy. Zarąbiście sam. Jeszcze raz. Nie trafiłem do ryjca. Sam hurls coffee into his eyes again, for reasons still unknown. Oddychaj, Sam, oddychaj. To nie jest takie proste. Dobra, go, jeszcze jedna kawa. Out of cups, out of hope. Dobra, oddychaj. Sam passes out from the lack of oxygen again. Ta gra jest straszna. Oddychaj, Sam. Dobra, masz tlen. Teraz musimy trafić. Brawo, with Sam. Some coffee in his yes! system, Sam yes! finds it easier Dałeś, to exist. Sam. Łatwiej ci będzie teraz żyć, ziomek. Ja też wezmę łyka swojej coffee. Nie wylałem sobie jej w oczy na szczęście, kumpel. Uciekamy, idziemy do roboty, Sam. He finally makes it out the front door. Beaten. Terrified. Przerażony. Stupid. Głupi. Dajesz, Sam. Dude, I am totally gonna kickflip over your car. Nie, zostaw moje auto. O nie. Śmierć, czemu jesteś taki głupi? Proszę cię, kumpel. It was like that when I got there. You might want to get that hood fixed. It be loose. Yeah, I'll just get in the car, yo. Właśnie. Dobra, wchodzimy do auta. Nieważne, jest rozwalone. Mówi się trudno. Jedziemy do roboty. Ale to będzie przerobane, co mi się wydaje, prowadzenie, słuchajcie. Hey dude, I turned your automatic gearbox into a manual one for the funds. That'd be ironic or what? At this point, Sam notices that Dev isn't really a nice guy. Dev, ty śmieciu, zmieniasz moją automatyczną strzeń biegów na manualną? Alright, so, when starting the car, you want to press down the clutch pedal. Nobody has clutched anything for years. Good luck, Sam. Dobra, musimy wcisnąć sprzęgło. Now, while you have the clutch down, press the gas pedal. As you let go of the clutch, the car will start moving them bits.
press down the clutch, then the gas, and then let go the clutch pedal. Jeez. Dobra. Good job, dude. Jedziemy. Dobrze, prawa jazdy. You look, know what I mean? Now, to stop, you gotta move your right foot to the brake pedal. Left for us, he means. And obviously, press it down. Give stopping a go, dude. Nice. Now, start driving again, like I showed you. Dobra. And obviously, you turn left and right with your arms. Rękoma. If you want to drive faster, you gotta use the stick, baby. Okay. To upshift, you press down the clutch and then yank the stick. Dobra. No, dude, you can't change gears without pressing down the clutch first. Obviously, you can't turn left when your hand be on the stick. Mam, dobra. So to turn left, you have to move your hand back to the steering wheel, y'all. And so Sam Woo! And the Lord of Damnation are on their merry way towards a new adventure. Pojechaliśmy, udało się. Cozy. Brawo, Sam. Dude, there be an old lady on the road. Yo, go right, bro. Woo! We Woo! Almost killed that lady. She ain't due for another... Woo! A few hours. Listen, if you kill somebody before their time because I messed up your motoring skills, I will be in deep feces, okay? Będziesz w gównie, no dobrze. Keep your eyes on the road. Zobacz na to, ziomek. If you almost kill someone, I'll stop the car, yo. But then, you'll have to start it all over again with the collection biz. Right? We'd be good to go. Oddychaj sam! Dobra, idziemy anyway, do dude, you're probably wondering why all this biz be happening to you. No dokładnie, dlaczego to mi się dzieje? Bro, it be all part of bureaucratic bull feces. The shreds of life you give to those gatekeepers. Right, yo? Holy feces! Anyway. The shreds of life you give to those gatekeepers to get into hell? Yeah. They be distributed between the bank of hell and Satan. Bag of oh, hell, Satan. Yeah, dude. The big S. Right, dude? Those. As those I was saying. Oh, yeah, dude. The big S. Then, the bank of hell distributes their share as salary among the citizens of hell. Okay. Do you know how much my... Right, yo? Ah! Ile dostajesz hajsu? Banku. Do you know how much my salary be? A little less than a burger flipper at Mickey Demon's, yo. And a little more than an elementary school. Left, yo. As I was saying, a little less than a burger flipper at Mickey Demon's, yo. And a little more than an elementary school teacher. You know what I be saying? Up high. Naprawdę? A soul has one, maybe two shreds on him, depending on his life quality. What be that gray cloud in the middle of the road? Oh, feces! That be a whole school of old ladies! Get ready! Right! Yo, go! To ja odjebałem w ogóle. Już przypadek stanąłem. Dobra, jedziemy. Left! Oddychaj! Yo! Ah! Oddychaj! What be up with all those old ladies today, bro? Hey, Sam. You're never gonna make it to work on time with all these grannies everywhere, dude. What do you say we take a shortcut? Dobra, gdzie idziemy na shortcut? Jaki skrót? And so Sam drives the car to a place he has never been before. A place called Bridge Street. Oh, nie! I hope it be safe here. Są wszędzie martwi ludzie, czujcie? Crazy gang members here or nothing? Widzicie to? No, really though. Where be the crazy gang members? Oh, crazy gang members! Oh, excuse me. You be a crazy gang member? Ooh, don't you worry. I know where the crazy gang members be. To Death's surprise and Sam's relief, the gang members are lying dead on the ground. This is when Death notices a distinct silhouette in the distance. What be the deal, bro? Why be there? Oh,
silhouette is contention and enmity. Bloodshed and hostility. Strife and strike. Struggle. Battle. War. Oh, she is neither wearing dumb clothes nor doing kickflips. She is just standing there after a job well done. Zabiła wszystkich. Oh, holy feces, holy feces, it be her! Happy Aaaaaaah! Chcę do niej zarywać! Okay, just don't be yourself. Hey, war! How it be going, babe? Wanna hitch a ride in these sweet wheels? I yell the one that can't be killed, but will to get you well. I pass right to face the shield and jump to slip it at all. I kill the one. Oh, holy feces! Here she comes! Idzie! Hey, girl. Where to? Just shut up and take me to the metro. Whoa, jedziemy! Aren't you supposed to, like, reap a bunch of people, you knucklehead? I was. But then I got bored, so now I hang out with my buddy Sammy here. Ain't it right, Sammy? Co tam? Stop here. The fuck? Okay, let's go. Let you in. Jedziemy. So instead of guiding endless amounts of confused souls to the afterlife, you waste time with this dumb, ugly mortal. Stop here. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Okay, jedziemy. Co tu się dzieje, ja pierdolę? Oddychaj! Want a cigarette? Nie jarasz się w samochodzie. So annoying. You know I'm trying to quit. Wiesz, że chcesz rzucić gościa. Give me one. I hate you. Go right here. Stop here. Proszę bardzo. Ciężko się tym staje, słuchajcie. Naprawdę czasami się ciężko staje jak okay. Kamera. Dobra, lecimy dalej, proszę bardzo. No problemu, moja droga. Jedziemy, dla ciebie wszystko. Hey, guess what? I totally landed a kickflip today. Ah, dobra, muszę zrobić tak. Take a left. Left! Jedziemy. Stop here. And we go dalej. Okay, let's go. Wow, you really landed a kickflip? That's kind of hot. Yeah. Dupa! Kłamco. Almost landed a kickflip. You know, famine can do a frenzy. Such a show. Źle. Stop here. Sam passes out from lack of air. No one notices. Okay, nie zauważył. We can go. Uhu! Ciężko! Jest ciężko, słuchajcie. Jedziemy? Oh! Dang it! The grandma's be back! Right. Yo, stop! The fuck? Za każdym razem, jeśli zobaczę, wjadę w staruszkę, tak będzie. Zde. Ale ono ingierka, nie? Ale dobra jest, jest zarąbista. No nie już sam jest kozak. Machaj! Dobra, jedziemy. Yo, right! Jedzie. Kurwa, ile tego right. Tutaj? Halo! Left! Jedzie. Oh, I'd never be getting used to those grannies. Stop here. This is where I get off. Hi, babe. Oh, udało. I'll see you around. Whatever. Jedziemy do roboty, stary. No prawie ci się urwało, udało. Prawie ci się udało śmierć. Na co się gapisz? Na cokolwiek? Oh, snap! You'll be getting late for work, bro. Step on it as hard as you can if we dobra. Gonna make it. Go, go, go! Dobra. Ruszamy. Już szybko musimy zapierdzielać. Yo, faster! Proszę bardzo.
Piąteczka wrzucona. Pędzimy jak dzicy. Faster, dude! Get up to fifth gear! Mamy piątkę. O kurde. Piątka, dobra, jedziemy na piątce. Oddychaj sam. Faster, faster! Nie da się faster. Żeby jakieś staruszka mnie wystraszyła tutaj. Jak wyskoczy staruszka, to jesteśmy w dupie. Almost fast enough, dude. Step on it. Oh, feces. Stop. No to nieźle. Feces. Dostaliśmy subka. Did we kill somebody? Oh, please let it just be a worm or a hipster or something. Sam goes out the door to see what happened. Co się stało? He only has to follow Death's crying voice. Feces. This guy wasn't due. He wasn't due. Czekaliśmy. What be I gonna do? Hey. Jesteś śmiercią. Ty nie żyjesz. Hey, Sam. Can I borrow your last shred of life? Nie. Blink twice if yes. Nie dla psa. Nie pożyczę. I guess we're doing this. Nie mrugaj, sam. Nie mrugaj. Najwyżej oślepniesz. Nie mrugaj. Pójdź prosto sam. Nie dostaniesz naszej notki. Ciekawy jestem, jak blisko to podejdzie. Cały czas się zbliża. No deal. Yes! All right. O nie! Yo, yo, yo! Let's do a deal that we can steal, yada, yada, yada. Slap your salmon 57 times in 24 hours or you'll be dead forever. Now, get out of here. I just had to. Anyway, let's get out of here. Biegnij do najgorsza. It's another busy day in RoboCorp Inc., where they produce automatic robots for fun, convenience, Ooh. And most importantly, safety. Finally, Dobra. Sam makes it to work, and only by having the most terrifying morning of his life. He waggles towards the entrance, still shaky after the events of his trip. Siemaneczko. Gave me a robot nose. Oh, super. Guess what? It can shoot lasers! No to nieźle. Awesome, dude. So can my prosthetic eye. Też możesz strzelać laserami? A, swoim okiem. No to zajebiście. Oddychaj, wstawaj! Ah, RoboCorp's proudest and newest invention, the Maidbot. It is rumored to have over 3,000 functions, including pest control, rest control, and guest control. Guest control. It can make you a nice cup of coffee. Woo! Kawa! Kawa najważniejsza. Ej, kozacka giereczka. For the 7 billionth time, Sam has lost the key card to his office and has to request a new one from reception. Dobra. Poprosimy zaraz. We've seen Sam do weirder things. Sam! Stawaj. Wraca się. Yes. Sam focuses all his brain energy on trying to speak well-formulated sentences. Dobra. Hello, Mr. Samuel. How can I help you? To będzie trudne. I... M... 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 Very good, sir. Was there anything else? O kurde, to będzie trudne. I F V F N I
You are a wordsmith, sir. Yes, udało się. Of course, sir. Try not to lose it again. Sam takes the card and heads for his office. Upuściłem. Nie. Trzymaj. Trzymaj. Dobra, idziemy. Idź sam. Trzymaj, nie puszczę. Kardę! The elevator is occupied. Sam has no time for waiting. He wants to get around and then he meets his old nemesis. Stairs. O nie. Taking his key nie! Card up the stairs. That's the real challenge. Sam! Wstawaj! O kurwa, to będzie ciężkie. Dobra, podnoś. Jeden, drugi, jeden, drugi, jeden, drugi, jeden, drugi. Drugi, jeden, drugi, ja pierdzielę, tragedia, nie? Sam goes Brawo! In the third door to his office area. Yeah, it is a dangerous job, but the health Siema. Benefits are awesome, dude! I blew off my leg in a laser accident, and they gave me a new one right away! Okay. I blew off my arm! It was the best! This is Ingrid, Sam's secretary. Since Sam never gets any calls or does any actual work, Ingrid has a level 80 warrior in every game ever made. Level 80. Czyli Ingrid ma w każdej grze level 80 warriora. No to nieźle. Brawo, Ingrid. Tam wyciągnąć. Sam's office. A waste of space, according to everyone ever. Sam doesn't do much at work, simply because his father doesn't let him. According to Samuel Sr., he only has to show up, shut up, and not mess up. This gives Sam plenty of time to sharpen his skills on his favorite game, Flappy Rooster. Yes, he has one here too. Sam decides to try and beat his record of 10,000 points. Dobra, pobijemy rekord. Jeszcze jedna kawa. O nie, nie podmuchałem. Dobra, teraz podmuchałem. Musimy podmuchać do nowa. Dobra, dmuchaj, dmuchaj. Bo jest za gorąca. Jeszcze trochę, dobra, podnoś. Pięknie. Połknij, lecimy sam. No nie, ten obraz, what the fuck. Samuel Flappy Rooster. Kurwa. Someone knocks on Sam's door. O nie, ktoś zapukał. It is Ingrid. Cześć, Ingrid. Mr. Samuel. Mr. Welfenberg wants to speak with you. Also known as Samuel Senior. O, ojciec, Sam's tak? dad. He seems kinda angry. Take the elevator to his office. To his office. Okay, I will take the elevator to his office, but in the next episode. Okej, słuchajcie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Z naszego Manual Samuela. Gra robi się coraz ciekawsza, słuchajcie, już zaczynają się robić naprawdę dziwne rzeczy tutaj. Oddychamy trochę, Samuel. Jeśli wam się podoba ta giereczka, to pamiętajcie o tym, żeby zostawić oczywiście taką łapkę w górę. Już, ja się z wami w dzisiejszym odcinku żegnam. Biorę się do nagrywania kolejnego odcineczka z tego Samuela. Jeśli nie widzieliście starego odcinka, zapraszam was oczywiście do opisu. Tam będziecie mieli link do starszego odcinka. Ja chcę tą gierkę przejść od strzału, bo nie wiem nawet, czy da się tu save'ować. Jak widzicie, też mam, nagrywam drugi odcinek pod rząd. I dobra, trzymajcie się, do następnego odcineczka. Siemano, hej!